Cześć kochani, zapraszam Was na kolejne świąteczne wydanie gry Coin Master i w ostatnim odcinku w końcu świątecznie i bardzo owocnie, ponieważ jak widzicie na moim koncie pierwszy raz ponad 1 300 000 000. Takiej kwoty jeszcze nie miałam, co prawda miliard udało mi się przekroczyć, ale no to w końcu jest znowu kolejny rekord, więc bardzo się z niego cieszę. Dzięki temu będę mogła iść z Wami na moje wioski i być może wybudować więcej niż jedną, ponieważ wszystko jest tak megaśnie drogie, no ale mam nadzieję, że z taką kwotą już uda nam się coś tutaj fajnego stworzyć. Na razie oczywiście muszę naprawić wszystko, co zostało zniszczone przez innych użytkowników. Bardzo mnie to smuci, ponieważ to jest ogrom kasy do wydania, żeby to wszystko odrestaurować. A z tego co pamiętam, ta wioska 66 już była całkiem daleko przeze mnie ukończona, no ale niestety w momencie, kiedy wychodzi się z gry i zostawia się ją bez opieki, no to jest ryzyko zawsze tego zaatakowania. I widzicie, ile ta wioska skradła mi kasy? Miałam 1 300 000 000, a zostało mi tylko 800 milionów. Muszę lecieć na kolejną wioskę już z mniejszą ilością kasy. I dostałam tylko 25 zakręceń, no i skrzynię z kartami. Tylko 4 karty, złota gondola, tulipany, księga czarów i coś tam jeszcze, ale mi słuchajcie, uciekło. O, dostałam jakieś premie dodatkowe za ukończenie wioski, czyli zakręcenia i kasiora, więc coś tam mamy w razie czego do odbudowania naszego portfela i naszej kasy. Lecę najpierw po pierwszym etapie w wiosce numer 67 i jest całkiem fajna. Wygląda jak taka typowa wioska w kosmosie, tutaj jakiś zielony obcy, mamy tutaj jakieś jajo, z którego pewnie się coś wykluje, mamy jakieś schronienie. Także bardzo ciekawie to wygląda, ale niestety przerażająco drogie są te etapy. Tutaj jakby sama ta kula niekoniecznie, bo ona najtańsza, zawsze mnie to najbardziej zastanawia, jakim cudem te takie największe rzeczy są najtańsze w tych wioskach. No ale tak to właśnie tutaj wygląda. Zobaczcie, ten pojazd na dole, on aż 50 milionów kosztuje za modernizację kolejnego etapu, więc ta kasa po prostu ucieka niesamowicie szybko. Mamy kolejny etap i to już zostało mi po ostatnim z każdego do wykończenia i mamy za 22 miliony wykończę, słuchajcie, to miejsce, jakby ten schron tego obcego też muszę wykończyć, też sporo kasy mnie kosztował, aż 40 milionów wykończenie tego drzewka, tutaj ta zielona postać kolejna 43 i 62 ten pojazd, o matko, ale zżarło, słuchajcie, bo 225 milionów tylko zostało, no ale dzięki temu już do trzeciej wioski mogę się przemieścić. Wioska 68 to jest Da Vinci i oczywiście dostajemy kolejne gifty, 25 zakręceń, no i karty. I w kartach, uwaga, uwaga, chata rybacka, El Diablo, nawiedzony dom, no i pianki. Czy jakieś kolejne? Jest kolejna premia z Village Master, więc to kolejny jakby prezent, który troszeczkę nam podbudowuje tą sytuację. 20 milionów, 40 zakręceń i 10 tysięcy XP-ków dla Liska. Fundusze to wrócimy jeszcze na koło i zobaczymy, co uda nam się wykończyć. Bardzo bym chciała wykończyć tą wioskę 68, żeby nikt mi jej nie zaatakował. No ale czy starczy? Zobaczymy. Pierwsze etapy nie są takie drogie. Wybudowałam chatkę za 7 milionów. Tutaj coś już za 13, już dużo drożej i to jest, wydaje mi się, że to jest miejsce do jakiegoś wypieku, wygląda jak miejsce do wypieku chleba. Tutaj mamy jakiegoś starego pana, który ma w ręku pędzel i ma przed sobą miejsce do malowania, jakaś dziewczynka. I jeszcze piąta rzecz to jest chyba znowu jakiś pojazd. Wydaje mi się, że latający. Może dlatego jest taki drogi. Dobra, lecimy dalej. Kolejny etap to oczywiście powiększenie wszystkiego i zobaczymy, na ile nam tutaj starczy. Oj, nie wiem, czy starczy na trzeci, ale na pewno na domek. Na pewno jeszcze na ten wypiekacz do chleba. Na pewno na tą dziewusię. Na pewno na tego pana. I niestety już nie starczy mi na ukończenie tego pojazdu latającego, więc jeszcze sobie skończę domek i to by było na tyle. Mamy 15 na 25, więc jeszcze 10 ruchów, a tylko 9,5 miliona na koncie, więc muszę szybciutko lecieć na spina i spróbujemy, no sama nie wiem, może na zakładzie razy 15? Dobrze, że słuchajcie, spróbowałam ten pierwszy raz, bo akurat trafił się najazd, więc jest szansa odbudowania szybko budżetu.
ale nie obudziłam Liska, o nie. Więc mam nadzieję, że będzie bezbłędny. Dobra, skrzynia. Niestety nie kasa, ale skrzynia z kartami. Więc mało się udało tutaj zdobyć, bo tylko 2 miliony, ale razy 15 dało mi to 30, więc na jakiś jeden etap starczy. Dobra, o dobra, kolejny prezent z turnieju Magicznej Mumii. Niech tu będą zakręcenia, please. Dobra, 100 zakręceń, na spokojnie. Dzięki temu będę mogła sobie odbudować trochę ten nasz budżet. Teraz jak zwykle moja strategia, czyli na chwilę razy 5, żeby po prostu nie zmarnować tych zakręceń zbyt szybko. Słuchajcie, w międzyczasie spróbuję obudzić Liska, ale nie, o nie, o nie. Nie mam żadnych przekąsek dla niego, więc nie mogę go obudzić. Ale czy mogę wybrać tego tygryska? Czy on... A nie, on też śpi. No to nie. To wybieram Liska, ale niestety nie mogę go obudzić, bo nie mam dla niego jedzonka. Więc będę musiała walczyć sobie tutaj sama. Widzę, że niedużo mi zabraknie też do tej premii tych 600 zakręceń, ale to już naprawdę na wyższym zakładzie musiałabym tutaj ryzykować. No nie, trafił się najazd i tylko na zakładzie razy 5, nie zdążyłam przełączyć na zakład razy 15, no ale próbujemy. 7, dobra, 1 800 000 i skrzynia, o nie! Szkoda, że nie trafiłam znowu na kasę. Tulipany i król sawanny. I tym sposobem mam 45 milionów. No tak zbieram z tych najazdów właściwie tylko na jeden etap, tak mi się wydaje. Ale próbujemy dalej. Jeszcze trochę tych zakręceń zostało. Zaraz sobie zmienię na zakład razy 15. W międzyczasie trafiłam atak na wioskę gracza Adi. I niestety został zablokowany. Dobra, nic tutaj mi się nie udało zdobyć, ale mogę kręcić dalej. Chyba jeszcze z dwa razy spróbuję na zakładzie razy 5 i go przełączę. Tak, widzę, że zaczynam dość mocno zbliżać się do tej premii. No jakby to się udało, słuchajcie, to moglibyśmy zaszaleć na dużo wyższym zakładzie. Teraz sobie zmieniłam na razy 15, więc jest chwila gdzieś tam na to ryzyko. I jak na złość żadnej czapki i żadnego najazdu na horyzoncie. No nie... Nie chcę tarcz, chcę, słuchajcie, czapki i najazd. Ale nie, no. Ta gra jest, słuchajcie, chyba specjalnie tak skonstruowana. Dobra, może atak się chociaż uda. Spróbujemy. Niestety, atak zablokowany, więc tylko 300 tysięcy razy 15. I obawiam się, że to, co mam na koncie, nie starczy mi do ukończenia mojej wioski. Mam tylko 124 miliony. Spróbuję jeszcze raz na zakładzie razy 15. No i niestety znowu ani jednej czapki i ani jednego... No, teraz czapka, jak zmieniłam zakład na razy 5. Może troszeczkę zabraknąć. Teraz atak. Próbujemy. No niestety kolejny zablokowany. Nie mam aż tyle szczęścia, co w poprzednim odcinku niestety. Tam się zbliżam do jakiegoś prezentu, ale chyba też trochę mi zabraknie. Widzę, że wszystko będzie tak na styk. Znowu czapki i znowu tylko razy 5. Zobaczcie, jak mało mi tam brakuje. Dajcie mi jeszcze czapeczki, please. Jedna, no niestety, ale mało. Słuchajcie, 233 na 275. Tak malutko zabrakło. Dobra, nie mogę chyba już zebrać żadnych zakręceń od znajomych. Nie, niestety. To już wszystko wykorzystałam w poprzednim odcinku. No to nie pozostaje nam nic innego. Kurczę, nie mogę tego przeżyć. Zobaczcie, jak mało mi zabrakło do tej premii. Jak iść na wioskę. No i zobaczymy, co mi się tutaj uda jeszcze zmodernizować. Na pewno uda mi się chatkę skończyć. Na pewno uda mi się skończyć to. Dobra, no i chyba to będzie ostatnia rzecz, którą zrobię. Nie, jeszcze ta dziewusia. No nie, tylko 6 etapów mi zabrakło. Idę tylko szybko zobaczyć, czy mogę jeszcze wymienić kartę. No wszystko tak po prostu na styk. Pomiń zegar za 25 milionów. Aha, my nie mamy monet, bo właśnie je wykorzystałam. O nie, ale zresztą gwiazdek chyba też by mi zbrakło, więc wydaje mi się, że nic tutaj już więcej nie zdziałam.
Tak mało mi zabrakło zarówno z zakręceń, jak i z kasy do ukończenia, że naprawdę jestem zawiedziona. No ale nie pozostaje mi nic innego, jak próbować dalej, bo tak mało brakowało do sukcesu, jak w końcu się do niego zbliżyłam, zwiększając swój rekord, więc może akurat w kolejnym odcinku, w kolejnym tygodniu razem z Wami uda się zdobyć jeszcze więcej. Dziękuję, że byliście dzisiaj razem ze mną, no i oczywiście zapraszam Was na kolejne świąteczne granie razem ze mną. Do zobaczenia, pa pa!